Bardzo serdecznie witam w piątek, 8 dzień września. Myślę, że wszyscy doskonale znamy opowieść o tym, jak rozchorował się przyjaciel Jezusa Łazarz. Kiedy Jezus przybył do jego miasteczka, przybył do domu Łazarza, Marii i Marty, okazało się, że ten dom od 4 dni jest domem żałoby. Choroba okazała się silniejsza i Łazarz zmarł, został pochowany. Kiedy mieszkańcy miasteczka, a potem siostry Łazarza ujrzały zbliżającego się Jezusa i jego uczniów, wszyscy pomyśleli sobie, spóźnił się, przyszedł za późno. Kiedy siostry, najpierw Marta, potem Maria, spotykają Jezusa z wyrzutem, mówią: Mistrzu, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat, ale teraz wszystko jest już za późno. Jezus każe zaprowadzić się na cmentarz. Tam najpierw płacze, bo stracił przyjaciela, a potem rozkazuje, aby odsunięto kamień zasłaniający wejście do grobowej pieczary. Mieszkańcy miasteczka kiwają głowami, niektórzy pukają się w czoło, same siostry Łazarza, Maria i Marta mówią: Panie, no przecież od 4 dni jest w grobie, nic nie zatrzyma tego, że ciało po śmierci zaczyna się zwyczajnie rozkładać. Nie cofniemy tego. A jednak Jezus mówi: otwórzcie grób, odsuńcie kamień. Podnosi swoją rękę nad grobem i głośno woła: Łazarzu, wyjdź. Po czym umarły wychodzi z grobu, chodzi. Jezus dokonuje chyba jednego z najbardziej swoich spektakularnych i przełomowych cudów. Jezus wskrzesza Łazarza. Na dzisiejszy dzień mamy wyznaczone słowo z księgi proroka Izajasza, z 26 rozdziału, 19 wiersz, a potem z listu do Hebrajczyków, 1 wiersz 12 rozdziału. Ożyją twoi umarli, pisze prorok Izajasz. A apostoł pisze: mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Chcę się podzielić z wami dwiema myślami. Pierwsza myśl jest taka, że Jezus nigdy się nie spóźnia. Zawsze przychodzi we właściwym momencie i zawsze przychodzi we właściwy sobie sposób. Nawet jeśli nam wydaje się, że Jezus się spóźnia, że Jezus nie przychodzi, że Jezus zawodzi, że Jezus nie jest z nami wtedy, kiedy Go potrzebujemy. On jest. On przychodzi zawsze we właściwym momencie i we właściwy sposób. Tak jak przyszedł wtedy tam, by stanąć nad grobem Łazarza, by stanąć tam na cmentarzu i dać świadectwo tego, że to On jest Panem życia i śmierci. To nie śmierć ma ostatnie słowo, ale właśnie On. A druga myśl, którą chcę się z wami podzielić, jest taka, że w Jezusie wypełniają się całkowicie i do końca wszystkie Boże obietnice. Ożyją twoi umarli, mówi Pan za pośrednictwem Izajasza. Kiedy idziemy przez cmentarz, towarzyszy nam myśl, że tutaj wszystko się kończy. Czasami z języka greckiego nazywamy cmentarze nekropoliami, to znaczy miastami umarłych, miastami śmierci. Ale nie tak ma być, bo przecież to nie miasto umarłych. To nie miejsce, w którym to śmierć góruje. Ale cmentarz to miejsce, w którym stawiamy krzyż na znak zwycięstwa Jezusa nad grzechem i zwycięstwa nad śmiercią. Ożyją twoi umarli, mówi prorok Izajasz. Tak, Jezus zmartwychwstał. I mocno wierzę w to. Wypełnienie słów, które zapisane są w Księdze Hioba: lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje, jako ostatni nad prochem stanie. Kochani, życzę nam mocnej wiary w to, że Pan Bóg wypełnia swoje obietnice w całym naszym życiu. Życzę wam mocnej wiary w to, że Jezus przychodzi we właściwym czasie. Życzę wam mocnej wiary w to, że Bóg
mocniejszy jest niż wszystko inne w tym świecie. Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień. Dzień, w którym będziemy doświadczali radości, ale być może też niektórzy spośród nas będą doświadczali smutków, niektórzy będą doświadczali żałoby, niektórzy będą doświadczali samotności, niektórzy będą doświadczali zwątpienia. A Ty, Panie, przyjdź we właściwym czasie. Jezu, objaw swoją moc, objaw swoją siłę. Objaw, że to Ty jesteś Panem wszystkiego, ale przede wszystkim daj nam pokorę w zrozumieniu Twoich dróg, w zrozumieniu tego, że to Ty jesteś Panem. A przede wszystkim prosimy Cię o błogosławieństwo dla tego dnia, abyś był z nami wszędzie i zawsze. A Tobie niechaj będzie cześć i chwała na wieki. Życzę Wam błogosławionego dnia. Do zobaczenia.